Witam wszystkich, z tej strony Tofikowski i zapraszam Was do obejrzenia mojej kolejnej amatorskiej analizy drugiego zwiastunu z rozgrywki wieloosobowej Medal of Honor Warfighter. Sam początek filmu i Danger Close zaczyna przedstawienie mapy, na której toczyć się będzie walka w zwiastunie. Chodzi tutaj o dżunglę Tangawan, która znajduje się na Filipinach. Nie da się ukryć, że prezentowana mapa jest stylistyką podobna do tych, które znalazły się w Wietnamie, w dodatku do Bad Company 2. Myślę, że tutaj też się należy kilka słów powiedzieć. Jak widzicie, Danger Close pokazuje nam wszystkie jednostki na mapie, które pojawią się w grze. I w sumie nic w tym dziwnego. Problem polega jednak na tym, że umieścili oni polski grom nie w tym miejscu, co trzeba. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że wygląda to w takiej pozycji przejrzyściej i żaden z napisów nie nachodzi na siebie. Pierwsze ujęcie z rozgrywki, na którym widać sporo rzeczy. Widzimy tutaj gracza numer 1, trzymającego w rękach pistolet maszynowy MP7 z celownikiem kolimatorowym i tłumikiem. Popatrzmy jednak na HUD. W lewym górnym rogu widać najprawdopodobniej nagrodę za serię ofiar wraz z paskiem postępu do następnych. Pierwszą z tych serii ofiar jest zakłócanie radarów wroga, drugą zasłona dymna. Warto zaznaczyć, że killsticki będzie można użyć w dowolnej kolejności. Przenosimy się w prawy górny róg. Widnieje tam napis Fireteam Nobody. Opcja Fireteam to rozmaicenie twórców, które pozwala stworzyć dwuosobowy skład z teammate'em na wzór tych z serii Battlefield. Będąc w takim składzie, obaj gracze mogą się dzielić wzajemnie amunicją, apteczką, a nawet odradzać się obok siebie. W przedstawionym ujęciu niestety w składzie nie ma drugiego towarzysza. Na środku u góry widać czas oraz prawdopodobnie pasek postępu do określonej liczby zabójstw w trybie drużynowego deathmatchu. Na dole z prawej strony pojawia się pasek z liczbą amunicji, granatów, a także życia. Jest tam również ikona oznajmiająca, jakim trybem ognia strzelamy. Z lewej strony na dole standardowo jest minimapa. Jednak oprócz niej jest również ikona, która informuje nas o tym, że możemy włączyć wizję Spec Ops, czyli nic innego jak legalnego wallhacka. Na tym fragmencie już widać, że w naszym składzie Fireteam Alpha jest jeden z graczy. Mało tego, widać nawet, że on się właśnie na nas odradza. Chwilę później gracz numer 2 zabija kogoś za pomocą mini grenade i zdobywa killstreaka wspierającego, granatnik MK19. Oprócz tego przez moment widać ikonę Get Ammo, co oznacza, że mogliśmy wziąć trochę amunicji od naszego kolegi ze składu. Żołnierze, którzy tutaj uciekają, prawdopodobnie są ostrzeliwani z rakiet uzbrojonego Litterbearda AH-6. To jedno z ciekawszych ujęć. Mianowicie widać tutaj żołnierza, który zjeżdża po linie z Blackhawka. Przypuszczam, że ta opcja będzie dostępna w postaci killstreaka defensywnego, którego będziemy wzywać na dany obszar mapy i będziemy mogli na nim się odradzać, po czym zjeżdżać po linie, wkraczając tak do akcji. Za odrodzenie naszych towarzyszy, śmigłowcu oczywiście, będziemy dostawać punkty asysty. Kolejne ujęcie z oczu gracza, który trzyma karabin HK416 z granatnikiem oraz celownikiem M145. Na ekranie można również zauważyć dwie opcje, które będą dostępne dla graczy w składzie Fireteam. Pierwszą z nich jest widzenie sylwetki naszego towarzysza przez ściany, drugą możliwość zobaczenia stanu naszego kolegi ze składu w prawym górnym rogu. Dowiemy się tam m.in. o naszym kompanie, czy żyje, kiedy się odradza lub o niskim stanie zdrowia. Ta scena również pokazuje dużo ciekawych rzeczy. Na pierwszym planie widzimy gracza numer 3, rozkładającego wcześniej wspomnianego killstreaka wspierającego. Chodzi tu oczywiście o granatnik MK19. Oprócz tego w zestawie jest również druga seria ofiar, która jak sama nazwa wskazuje służy do wsparcia kolegów ze składu Fireteam. Patrząc jeszcze na ekran, na wyświetlaczu HUD widać ikonę tiketów w polskiej wersji kuponów. To i wąskość mapy wskazują na to, że rozgrywka będzie prowadzona w trybie Rush, znanym z Bad Company 2 lub też z poprzedniego Mocha pod inną nazwą. Kilka klatek dalej i zobaczyć możemy wsparcie gracza numer 3. W tym wypadku jest to wcześniej omawiany Blackhawk oraz RQ-7 Shadow, czyli nic innego jak UAV. Kolejny wgląd w serię ofiar. Tutaj przed nami widać A-10 Guziec, pierwszy amerykański samolot bliskiego wsparcia sił lądowych. Ponownie na podglądzie HK-416, lecz tym razem nie ona morduje. Tym zajął się pojazd drużyny przeciwnej, wojskowy robot Mars. Służy on do wykrywania i neutralizowania przydrożnych ładunków wybuchowych oraz pomaga jednostkom piechoty zabezpieczyć teren. To, co tutaj można zobaczyć, to widziane we wcześniejszym ujęciu killstreak Cluster Bomb. Obserwujemy go zarówno podczas sterowania, jak i później z zewnątrz. Oprócz tego widoku, na ekranie pojawia się przez chwilę panel odliczający czas do odrodzenia naszego kolegi ze składu oraz killstreak Switchblade, pojazd mogący być zarówno urządzeniem do obserwacji, jak i latającą bombą.
Następna kadra, ukazująca w akcji strzelbę Remington 870 Modular Combat System, najprawdopodobniej z celownikiem holograficznym. Ten fragment pokazuje widok przez celownik kolimatorowy, zamontowany na karabinie AUG. Jednak to nie wszystko. Na tym obrazie mamy widoczność również na killstreak, Arbor's Mortar, czyli ostrzał młodzieży, oraz dodatek Heavy Hiters, najprawdopodobniej jest to mocniejsza amunicja, ale mogę się mylić. A tutaj w tle wspomniany wcześniej ostrzał młodzieży. Ten moment przedstawia nieco bardziej widoczny ostrzał Littlebearda AH-6. Ujęcie z wolnej kamery, ukazujące członka jednostki specnazu, który trzyma w ręku karabin AUG wraz z celownikiem hybrydowym. Warto zwrócić uwagę na to, że wojak po postrzale upada na ziemię, a nie umiera. Czyżby pojawiło się coś w rodzaju Last Standa, który gościł u konkurencji? Następna kadra wyciągnięta wprost z gameplayu, na której widzimy gracza rozkładającego dwójnóg w M249 SAW z celownikiem M145. Ponownie w akcji ten sam gracz. Tym razem najprawdopodobniej rzuca on mini grenade, o którym wspominałem na początku analizy. Na sam koniec twórcy pokazują nam zniszczalny i zapewne oskryptowany element mapy. Jeśli chodzi o sam zwiastun, to tyle. Jednak mówiąc poza tym, to mam dla Was w opisie dwa obrazki, które prezentują Wallhacka oraz strzelca śmigłowca w Medal of Honor Warfighter. Jak je zdobyłem? Bardzo łatwo, bo w sieci już teraz są kilka gameplay jest z Alfy i tam to było. No i co? To tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.